dzisiaj... Czekajcie, tylko wyjadę. Dzisiaj taki chciałem... Policja mierzy. Dzisiaj chciałem taki temacik omówić, bo dostaję takie pytania często, pytania od moich widzów, czytelników mojego bloga odnośnie samochodów, busów, co się nadaje na przeróbkę, czy warto jakiś samochód kupić, jakiegoś busa takiego czy innego, czy Opla, Renault, Fiata, czy cokolwiek innego. I szczerze odpowiadam oczywiście na te pytania cierpliwie, natomiast szczerze ja nie jestem najlepszym adresatem tego typu pytań, ponieważ ja nie jestem żadnym mechanikiem. Ja się na tym, szczerze mówiąc, na samochodach znam bardzo średnio albo wcale. Ja mogę powiedzieć tylko o tym, czego ja używam, ale też tylko i wyłącznie o jakimś konkretnym egzemplarzu, czyli tylko tym moim, którym się poruszam. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak będzie się spisywał inny, podobny, taki sam samochód. Bo to wszystko zależy od tego, jak traficie, co kupicie. Dlatego na takie pytania, przepraszam, ale no nie potrafię odpowiedzieć i przeważnie odpowiadam bardzo zdawkowo, że nie mam zielonego pojęcia, bo tak jest. Co mogę powiedzieć o moim Movano, to już wielokrotnie opowiadałem, ja tylko mogę to wszystko potwierdzić, że jest to bardzo fajne, bardzo wygodne, całkiem sprawnie poruszające się auto. Aczkolwiek nie jest też bezawaryjne, czego przykładem jest moja dzisiejsza przejażdżka do mechanika. Ostatnio, w sumie od początku roku, zrobiłem gdzieś pewnie z 7-8 tysięcy kilometrów. Ostatnio byliśmy u Madziarów, potem zaraz krótko po tym pojechaliśmy do Łotwy na taką troszkę pogłębioną, objazdową wycieczkę po Łotwie. I tamtejsze szutry troszeczkę narobiły szkody w tym samochodzie. Coś mi się Google Maps wyłącza cały czas, nie wiem o co chodzi. Się aktualizuje, czy kigrzyb, a muszę dotrzeć do mechanika. W każdym razie troszkę narobił szkód. Okazało się, że zaczęło wyć łożysko w którymś z kół. Wpierw myślałem, że to jest może opona, że może się wyząbkowały te moje chińskie opony, o których już nie jeden odcinek nagrałem, Imperiale. Zresztą zauważyłem tam na nich jakieś takie drobne ślady. Myślałem, że to jest wyząbkowanie. Szczerze nawet nie wiem, jak prawidłowo wygląda wyząbkowana opona i pomyślałem sobie, że to. Mam tu taką przebitkę wkleję, jak to na tej mojej oponie tam jednej wyglądało. I myślałem, że może wyje. Także trochę się namachałem, pozmieniałem na zapas, na koło zapasowe i prawe i lewe przednie koło. Nic to nie zmieniło. Koło dalej wyje. Tak zaczyna wyjść od 80 do 100 na godzinę. Też mam tu wkleję zaraz taką przebiteczkę, jak to fajnie hałasuje. W tej chwili jadę tam 65 na godzinę, więc tego nie słychać. Ale wyje. Ashback. Flashback. Także jak pozmieniałem te koła, bo zamieniałem prawo-lewo, okazało się, że to nie to, to pojechałem na stację kontroli pojazdów, taką tutaj mam zaprzyjaźnioną, na której zawsze robię przeglądy techniczne i poprosiłem, żeby mi sprawdzili, co tam w tym zawieszeniu się dzieje, czy mogą ewentualnie zweryfikować, że to faktycznie łożysko. No niestety auto jest za ciężkie i na tych ichnich tam rolkach i tych wszystkich płytach nie da się tego zweryfikować, ale przy okazji wykryli też kolejne problemy. Okazuje się, że do wymiany mam drążki kierownicze, końcówki drążków, przepraszam, kierowniczych. Jedna osłona na drążku kierowniczym gumowa jest do wymiany, bo jest rozerwana i leje się tam z niej z półosi. Nie z półosi, tylko z maglownicy, z drążka kierowniczego. I co jeszcze? I wyklepany jest całkowicie jeden stworzeń wahacza górnego. Także no jest troszkę napraw do zrobienia. Do mechanika już jestem umówiony, ale to nie jest ten mechanik, do którego jadę, bo tamten
Zresztą wszystkim serdecznie polecam, jeżeli ktoś naprawia renówki i renówkowo podobne, czyli Dacie i tego typu, jak moje auto, czyli Opel, Movano i Vivaro i tym podobne, to polecam bardzo firmę Renault Car w Gdańsku. To jest taki tam pogwarancyjny, nieautoryzowany serwis Renault. Specjalizują się tylko w tych autach i robią to dobrze. Nie robią tego najtaniej, ale robią to dobrze. Od wielu, wielu lat tam jeżdżę i to jest taki sprawdzony serwis. Między innymi dlatego też, wracając do samego początku, co kupić, to kupić coś, co ma albo co macie możliwość jakoś w miarę przyzwoicie, lekko, łatwo serwisować, bo jednym z głównych takich wyznaczników moim też było nie szukanie kolejnych mechaników, bo z mechanikami jest cholerny problem. I znałem ten serwis Renault Car i wiedziałem, że wszystko, co renówko podobne, tam swobodnie naprawię. I dlatego też między innymi kupiłem właśnie Opla Movano. Także to taki jest wyznacznik też, jeżeli szukacie czegoś, to zorientujcie się, czy macie gdzie to naprawiać. W każdym razie, po co dzisiaj jadę, bo to jest kolejny inny mechanik, specjalista od silników diesla, firma Kuźmicz w Gdańsku. To wszystko nie są żadne reklamy, żeby nie było. Ja tu polecam ogólnie serwisy sprawdzone. W Kuźmicza naprawiałem kiedyś tę czwórkę, cieknącą pompę paliwową, taką typową, częstą musterkę w te czwórkach i pompę wtryskową, przepraszam. I wiem, że oni to robią dobrze i specjalizują się w dieslach. Nic innego nie robią, tylko w diesle. No i tutaj, wracając z Łotwy, wynikł taki problem, że zacząłem jakieś takie dziwne klepanie czuć i jakoś tak jakby spaliny w samochodzie. Kurczę, mówię, coś się dzieje. I któregoś ranka, już na powrocie, chyba jeszcze w Litwie albo już po naszej stronie, nie pamiętam, zajrzałem pod maskę. Zaglądałem tam w sumie codziennie pod tą maskę, sprawdzałem sobie tam olej, płyny i takie inne pierdolety, bo zawsze to robię, żeby mieć spokojną głowę, jak gdzieś jadę. Ale zawsze to robię na wyłączonym silniku, a ta usterka, która występuje, jest do sprawdzenia i weryfikacji tylko i wyłącznie na odpalonym, niestety. Co się stało? No, się okazuje, że jeden wtryskiwacz zaczął popuszczać. Powstała nieszczelność na wtryskiwaczu i po prostu jest przedmuch. Na wtryskiwaczach, ja mówię, tu się teraz będę trochę wymądrzał, bo się naoglądałem filmików na YouTubie, zwłaszcza profesora Chrisa, którego chyba wiele osób zna. Na wtryskiwaczach, na końcówce wtryskiwacza jest taka miedziana podkładka, która się często lubi wyklepać. No i chyba to się stało u mnie, bo to taki typowy objaw. Jeden z tryskiwaczy po prostu zaczął przepuszczać spaliny. No i takie jest charakterystyczne klepanie. Zaraz wam tu też przebiteczkę. Przepraszam za tego, Google mi tu gada, ale mówię, nie pamiętam dobrze drogi, bo ostatnio w tym serwisie byłem chyba z 4 czy 5 lat temu z moją T4. Więc muszę się posiłkować nawigacją. W każdym razie, tak jak powiedziałem, wyklepało tą uszczelkę. No i trzeba to jechać naprawić. Szczerze, zielonego pojęcia nawet nie wiem. Nie mam, jaki to będzie koszt, ile to będzie kosztowało, czy te wtryski wyjdą, czy ten wtrysk wyjdzie łatwo, czy trudno. Podobnież jak jest przedmuch, to powinien raczej łatwo wyjść, no ale cholera wie, wszystko się okaże. Także od tyle. Także jeżeli dostaję takie pytania, czy jakie kupić auto, to tak jak powiedziałem, nie mam zielonego pojęcia, kupcie sprawne auto. A jest też często pytanie takie, czy używany samochód to nie ma obawy, że będzie się psuł. No kurczę, to jest wręcz pewność, że będzie się psuł. Jeden mniej, drugi bardziej. Jeden mniej kosztownie, drugi bardziej kosztownie. Ale każdy samochód używany, tym bardziej stary bus, mój jest z 2005 roku, więc już ma w tym roku 17 lat. I ten samochód w życiu łatwo nie miał na pewno. Jest jak każdy bus, bo takiego auta nie kupuje się po to, żeby dojeżdżać nim 5 km do pracy w tej z powrotem.
czy do pracy w biurze, w korpo, czy cokolwiek, w tej z powrotem 5 km dziennie, tylko te auta kupuje się do ciężkiej roboty, one mają na siebie zarabiać, a żeby zarabiać, muszą tłuc kilometry, bo o to w tym chyba chodzi, bo to są samochody użytkowe. No i niestety, mówię, łatwo w życiu nie miały, więc psuć się będą na pewno. Tylko od Was zależy i tak naprawdę od tego, w jakim stanie ten samochód kupicie, jak go sprawdzicie, czy zabierzecie kogoś, kto... ma jakieś tam pojęcie o samochodach i może chociażby jakoś tam wizualnie sprawdzić jakieś wycieki, inne pierdolety, luzy i tym podobne rzeczy, co też nic o niczym nie świadczy, bo wszystko się może zepsuć i nikt tam w tym silniku nie siedzi, żeby było go rozebrać te części pierwsze, nie wiem, jakieś kamery wprowadzić, obejrzeć den katłoków, jak wyglądają ścianki cylindra i inne pierdolety, co jest nierealne. Więc można tylko i wyłącznie sprawdzić to bardzo, bardzo przysłowiowo mówiąc, na oko. No ale jakoś tam na pewno można zweryfikować stan techniczny samochodu. No i tyle. I od tego, w jakim stanie kupicie ten samochód, to będzie zależało to, jak długo i jak awaryjnie czy bezawaryjnie Wam posłuży. Jeden zepsuje się szybciej, jeden później. Jednego naprawa będzie kosztować koszmarne pieniądze, a innego będzie kosztować jakieś mniejsze pieniądze. No i tyle. Im nowszy samochód, szczerze mówiąc, tym większe naprawy. Tym droższe naprawy. Taka też jest prawda. Im więcej elektroniki w tym aucie, tym więcej się może zepsuć. Ten samochód jeszcze jest pozbawiony jakiejś bardzo skomplikowanej elektroniki, chociaż też tu jest jakiś tam jakaś jednostka, która steruje tym wszystkim, ale tutaj raczej nie ma obaw takich, że coś tam się nie spodoba odczyt z jakiegoś czujnika i ten samochód stanie i przestanie jechać albo przejdzie jakiś tryb awaryjny. Tutaj nie ma przepływomierza, tutaj nie ma wielu innych rzeczy, które mogą się zepsuć i przestać działać. Ten silnik będzie raczej dalej jechał mimo jakichś tam poważnych usterek. Tu przez to wydruchanie wtryskiwacza przypuszczam, że jakieś nowoczesne, tej podkładki wtryskiwacza przypuszczam, że nowoczesne auto wywaliłoby jakiś kurna poważny błąd i przestałoby dalej jechać. To jedzie, przyniosło mnie z Łotwy, jeszcze trochę się tu kręciłem, co nie jest pewnie zbyt mądre, bo wiadomo, że taka usterka może narobić szkód, ale staram się go już tutaj nie pałować, no i pierwszy możliwy termin do mechanika umówiony i jadę dzisiaj. Także tyle. Powtarzam raz jeszcze. Nie znam się na samochodach, takich pytań szczerze no nie potrafię odpowiedzieć na to, czy dany samochód jest dobry, czy zły, czy kupić, czy nie kupić. Od Was to zależy. Wasze decyzje, Wasze pieniądze. Ja na takie pytania nie odpowiem. A czy będzie się psuł? Tak, będzie się psuł, niezależnie jaki to będzie samochód. I czy to będzie nowy, czy używany, też w sumie nie ma większego znaczenia, bo nowe auta też się psują i też potrafią, kurczę, napsuć krwi tym, że człowiek myśli, że ma nowkę samochód i nic nie musi przy nim robić, a się okazuje, że wyskakują jakieś pierdolety, głównie pewnie z elektroniką, bo z tym najwięcej. O tyle, taki dzisiaj krótki odcineczek o moich problemach technicznych. Mam nadzieję, że wyrok u mechanika, przynajmniej u tego, nie będzie jakiś straszny. Z tym łożyskiem i zawieszeniem pewnie będzie ciutkę gorzej i po trochę mnie to zaboli, no ale życie. Przyjemności podobno muszą kosztować. Tak mówią, nie wiem. Wolałbym, żeby nie kosztowały, no ale co zrobić. Dobra, do następnego.